Hej, ja jestem Ernest, właśnie wstałem i pora rozpoczynać kolejny dzień w bazie! Czy battle flip mi wyjdzie? Oooo, elo Piotrek, mordo, wstawaj, piąteczka! Dawaj, 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 wstajemy, jest 10. Co? No. Jest taka sprawa, miałem wstać o 6, ale nie obudził mnie budzik. Zawsze budzikowi się to udaje, dzisiaj nie, nie wiem jakim cudem to się stało. W ogóle to wielkie dzięki, ponieważ pod ostatnim odcinkiem zostawiliście 11 tysięcy łapek, a codziennie jest was 2000 osób więcej na moim kanale, więc zasubskrybujcie teraz mój kanał, żeby było nas 3000 więcej dziennie. To będzie naprawdę świetny wynik, ludzie. Ogólnie dzisiaj nagrywamy pianki, które próbowaliśmy nagrać już wczoraj, ale niestety coś nie pykło. Jesteśmy już na dobrze znanym przez naszych widzów tle. W ogóle dochodzi was na kanał 2000 dziennie. Pobijmy to i niech będzie w tym dniu 3000 widzów. Zasubskrybujcie teraz ten kanał, a my przechodzimy już do głównej atrakcji. Jest mała dziewczynka. Jest plastikowe coś i foremki na misie. Jest takie coś, ej, nie ma słodyczy. Nie nagrywamy tego dziś. Trzeba kupić pianki i misie. Więc dzisiaj nagrywamy te pianki od początku do końca. Fabryka pianek, czy to będzie fajne, czy to będzie kiepskie, to zobaczycie za chwilę sami. Wow, ludzie, ogólnie jestem już taki strasznie głodny, musimy coś sobie zjeść. Też macie problem z tym, co chcielibyście zjeść na śniadanie? To jest najgorszy taki posiłek do wymyślenia, co chcecie jeść. Robię tosty, chłopaki, macie farta. W ogóle, ludzie, śmieszna rzecz, jak wczoraj schodziłem ze schodów, właśnie tędy dokładnie, to z tego schodka spadłem. Dziwne aż, że nikogo nie obudziłem, ale dobra, w sumie to jest nieważne. Trzeba robić tosty. To jest porcja tylko dla mnie, trzeba to będzie jeszcze upiec i zrobić drugie tyle dla Piotrka i Karola. Karol krzyczy, żebym im też zrobił. Robię wam tosty, mordy, i to jakie dobre! Tritsus, pierwszy na świecie człowiek, który będzie robił tosty w misce. Tosty w misce. Tosty w misce są niewykonalne. Jak to? Nie da się tego zrobić, naprawdę. Wow, rodzinka bazy jest tak duża, że na same tosty trzeba było zużyć całą szynkę, cały ser, prawie cały chleb tostowy, ale mamy tutaj, mamy tosty w misce, więc wreszcie się najemy. Dobra, Karol, dawaj, tosty z miski. Ale no nie są z miski, one są do miski idą. No to... ale będziesz je jadł z miski. Kurde, ała. Ej, uważaj, gorące, mordo. No wiem, wyłącz na razie. Bo ty robisz to z tym topieniącym serem, on się oparzy ludzi. O nie, uwaliłem się ketchupem, Karol. Kepuczem? Kepuczem. W ogóle, najadłeś się już? Nie, to chciałbym jeszcze jednego. Serio? No. Stary, to trzeba będzie dorobić dla Piotrka. To... dobrze, że ty robisz testy. W ogóle oszukałem cię. Nie trzeba będzie robić? Nie, w tych tostach, stary, jest 2 razy więcej składników niż poprzednich. Trochę tak to wygląda. Są bardziej rozwalone. 20 minutes later. Okej, idziemy teraz po słodycze. Za chwilę kupimy pianki, kupimy jakąś czekoladę, Piotrek! Siema, ludzie! Żyć w tym domu, ja pierdziel. Mordo, baza to sztos. Dobra. Tylko że codziennie z rana jakiś debil przychodzi i każdego podnosi. No i rzuca butelką, battle flipy na twarz. To jest to. To jest takie życie, o którym marzyłem zawsze. Życie w bazie, je. Ogólnie lekki przypał, dlatego że w pierwszym sklepie, do którego poszliśmy, nie było pianek! Co jeżeli w drugim też nie będzie, mordo? Mamy przerąbane wtedy, bo nie, jak zrobimy pianki bez pianek, prawda? Ale tak czy siak wyprawa będzie ciekawa dosyć. W końcu wyjdziemy z domu. Wyszli z bazy! O! Piosenka na każdą podróż! Ale wiatr. Pole, pole, łysy!
pole, ale mam już plan. Wielka chwila, za chwilę wchodzimy do sklepu i patrzymy, czy są tam pianki, ludzie. Trzymajcie za nas kciuki. Ja trzymam, mordo. Dobra. Dobrym pytaniem jest, gdzie jest teraz Ernest, bo kurde, zgubiliśmy się troszeczkę, wyszedł ze sklepu, kupił co było trzeba i gdzieś poszedł. No co ty tu robisz? Mordo! Mordo, mam tyle słodyczy, nic już nie potrzebuję, tyle słodyczy mam! Pra, robimy pianki, ludzie! 12 seconds later. DJ Ernio, dawaj, mordo! Wjeżdżaj na beat! Jestem bliżej Ernio, wy mnie tu poznacie. Jeśli mnie nie znacie, to powiedzcie tacie, żebym nie was puścił w swojej kurde furze. Zaraz wam zaśpiewam, tylko se pochmurzę. Elo! Ale biegał dobrze. Dobre to było, mordo. DJ Ernio! Pierwszy album, trzeba być sztosem. O, elo ziom, trzeba być sztosem, nie trzeba być łosiem. Zarapuję ci to, że będzie moje flow. Jedzie ci w głośniki, zaraz puszczę ściki. DJ Ernio, to musi być przeszłość, stary. DJ Ernio... Zostawiałby go w przeszłości. Nie wiem, stary, ja jak nie mam prawdziwego biciku, to ja nie umiem ci nawinąć, mordo. Czaisz? Stary, nie rapujmy, stary. Dobra. Dobra, to wracamy do domu, czy co? Tak, wracamy do domu. No ładnie. Robimy pianki. Tak. Dobra, możemy w końcu już kręcić nasze pianki. Kupiłem wszystkie potrzebne słodycze. Po wczorajszym failu nauczyłem się na błędach, żeby to piec ze słodyczami. Nie wiem, czy to wklejasz filmik, ale powtórzę swoje pytanie. Jesteś pewny, że to jest zabawka dla 20-latków? Tak, to jest zabawka dla 20-latków, to będzie wklejone w filmik, stary. Wszystko jest, tylko... A, dobra. Chwila, to tak. Jedna... A ty już to złożyłeś? Nie, nie całe. Strzykawka do pianki, wow, ej, chwila, jak to się robi w ogóle, stary, bo nie mam pojęcia, ja o co w tym chodzi. Ja też nie wiem, o co w tym chodzi. Ej, stary, w ogóle, jest pewien problem, ludzie. Patrz, przygotowanie piankowych misiów, poproś osoby dorosłą o pomoc. A nie, my jesteśmy dorośli. Poprośmy może Piotrka, stary. Pozwoliłem. On jest dorosły, bo trzeba prosić osobę dorosłą o pomoc. Piotrek, słuchaj, tutaj jest tak, że trzeba poprosić dorosłą osobę o pomoc, która z nami tego nie robi, więc proszę cię o pomoc. Poprosiłem, mogę to robić, możesz iść, stary. To... Tak było w instrukcji, nie? Dzięki, stary, dzięki za pomoc. Dzięki, elo. Jakby co to przykład... Spoko. Dobra, przez otwór nalej gorącą wodę do kranu, maksymalnie 50 stopni. Ja rozdrabniam czekoladę, bo to ogólnie są takie pianki, to są misie w czekoladzie tutaj można robić, że mi się wydaje, że będzie smaczne. Poczęstujemy Piotrka, tak. Mi się, o, niezłe, stary, niezłe. A ty zamotuj wodę. To bardzo powoli, żeby ty grzewałeś. To mówisz, co robić w normalnym garnku. Nie, tylko uważaj, nie zalij sobie telefonu wrzątkiem. O ziemię potrąciłeś, stary, zalałem wszystko. Przepraszam. Stary. Dobra, miska do kąpieli. Ej, stary, fajnie, że mam miskę do kąpieli, nie? No, aż każdy nie może się wykąpać w niej. Możemy, stary. Czas przystąpić do przygotowania piankowych misiów. Robi się ciekawie. Włóż jedną piankę do strzykawki i dodaj pół łyżeczki wody. Jak nie, mówią... Dla mnie na piankę to jest nie, jak mówią, że jedna, to musisz dwie włożyć, stary. Ludzie, którzy piszą tą instrukcję, nie przemyśleli takiego wariantu. Ej, daj, bo to są chyba dobre z nadzieniem jakieś. Nigdy tak nie jadłem. Mhm. No czyli, że... Chcesz? Co? Czekolady? Nie, musisz ty napełnić, stary, te misie teraz. Ale to jest, teraz smacznie wygląda, chcę to zjeść. Nie! Nie jedz tego, nie! 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 Stary, napełnij to. Trochę tylko. Wstaw przezroczysty element strzykawki na podstawę do mikrofalówki na 15 sekund? Fajnie, że mamy mikrofalówkę. Ej, nie mamy mikrofalówki, ludzie. Mówię, że kupisz mikrofalówkę, przecież niezdrowe. Nie, bo niezdrowe, ja nie jem z mikrofalówki. Zrobimy to w... folii aluminiowej w piekarniku. Zagrzejemy pianki. No dobra. A przelejmy te pianki w takim razie tutaj. Okej, okay, udało się. Teraz idziemy do piekarnika. 20 minutes later. Wow, ludzie, patrzcie, co wyszło. Z tej pianki zrobił się piankowy slime. Można go teraz wsadzić do tej strzykawki i... I potem do misiów! Po co nam mikrofalówka, jak mamy takie coś? Dobra, strzykawa, dawaj. Ale dobra, też chcę. Świetna zabawa. Na pewno dobra zabawa, stary. Dobra dla naszych brzuszków. Smaczna.
Dobra, dawaj stary, zakładaj to, zakładaj. Ile to wypełni, stary? To wypełni więcej niż jednego misia? Nie wiem jak przerwać. No, musisz mocniej nacisnąć. Musi wypełnić całe, stary, tak serio całe. No to weź teraz przebij to. Chcesz też dolać? To jest najbardziej budząca zabawka, stary. Ach, dobra. Ej, ale to jest ciężkie, dlatego trzeba prosić osobę dorosłą. Kurde, Piotrek by się przydał. Ej, to jest ciężkie, stary, porobię, zmęczyłem się. Dobra, ludzie, w takim stanie, jakim to jest teraz, kładziemy to do lodówki i idziemy to za chwilę jeść, tylko trzeba pokolorować te misie na czekoladą. Patrzcie, to wygląda tak, czyli naprawdę niezbyt dobrze, wygląda jak pizza challenge trochę, połączona ze slime'em. Slime i pizza challenge w jednym, fuj, a my to będziemy jeść za chwilę, tylko idę do lodówki to włożyć. 12 seconds later. Tanki powinny już być gotowe, więc co ty na to, Karol, zjemy? Zjemy? Nie, nie wyjąłem ich. No pianki robią się w lodówce, żeby dobrze zastygły. O mój Boże. Uwaga! Pyk! Ej, nie wygląda najgorzej. Na pewno nie wygląda jak miś. No to wyciśnij ty, ja mam. Okej, uwaga, pierwszy misio, jak to będzie wyglądało? Dobra? Dobrze? Pokaż. To jest miś, mordo? Nie wiem, stary, zjadłeś go, zanim zobaczyłem. Na pewno jest pyszne! Bierz to, stary, bierz to. To jest miś. Dla waszej informacji. Dobra, misie wyszły nam średnio. RS miś, no. Dobra. Poczęstuję może Piotrka. Piotrek! Piotrek, słuchaj. Misie nie wyszły nam w dobrym kształcie, ale wyszły w naprawdę dobrym smaku, więc spróbuj to. To są misie? Dawaj, bierz to, stary. To? Wyciągaj. Ja to jeść, stary. Wyciągaj, stary. Ale dziwne. Ale nie smakuje ci? Smaczne, smaczne bardzo. Ale dziwne, pierwszy raz coś takiego jem w życiu. Prawda? Dobra, to by był koniec tego vloga. Mam nadzieję, że wam się podobał. Może następnym razem, jeżeli będziemy to robić, to nam się lepiej uda. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału. Vlogi prawie codziennie o 19. Teraz, w następnym vlogu zresztą wyjaśnię, czemu nie pojawia się jeden. Ernest odchodzi z bazy. Nie, nie odchodzę, ale nie będzie mnie chwilę. To było na tyle, na razie! Trz!